Mamy tutaj takie zadanie, w którym proszą nas, żebyśmy rozwiązali takie równanie kwadratowe. 2x kwadrat plus 5 równa się 6x. To może zapiszmy je sobie najpierw w takiej postaci, do której jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni, czyli w postaci, kiedy wszystko jest po lewej stronie. ax kwadrat plus b razy x dodać c równa się 0. No to żeby taką postać tutaj uzyskać, to muszę odjąć 6x od obu stron tego równania. I wtedy będę miał takie równanie 2x kwadrat, i teraz napiszę minus 6x, bo odejmuję 6x od obu stron, dodać 5, no i po prawej stronie zostanie mi 0, jak odejmę 6x. No dobrze, no i tutaj moglibyśmy teraz próbować jakoś rozłożyć te na czynniki, ale może zrobimy to taką najbardziej standardową metodą, czyli znajdziemy, odliczymy sobie deltę i pierwiastki. No to ja przypomnę te wzory. Przypomnę, że delta wyróżnik równania kwadratowego to jest b do kwadratu, czyli współczynnik przy x, odjąć 4 razy a razy c, czyli współczynnik przy x kwadrat i współczynnik wolny. No i potem wiemy, że rozwiązania są dane takim wzorem, że x jest równe minus b dodać, odjąć plus minus pierwiastek z delty przez 2a. To wszyscy wiedzą. No to zastosujmy teraz to do tego równania, które tutaj mamy. Obliczmy sobie deltę, czyli mamy tak, b do kwadratu to jest minus 6 do kwadratu, odjąć 4 razy A, czyli razy 2 i razy C, czyli razy 5. To ile to będzie? To będzie minus 6 do kwadratu to jest 36, odjąć 2 razy 5 to jest 10 razy 4 to jest 40, odjąć 40, czyli delta wychodzi równa minus 4. No, i teraz ktoś może powiedzieć, że tu jest kłopot, że nie ma pierwiastków, bo delta jest ujemna. No, ale może na to inaczej popatrzeć. Znamy liczby zespolone, więc wiemy, że są takie liczby, które podniesione do kwadratu dają minus 4. No, wiemy, że i podniesione do kwadratu, może przypomnę, że i podniesione do kwadratu, jednostka oriona i do kwadratu to jest minus 1. Czyli jak wezmę na przykład taką liczbę 2i. I podniosę do kwadratu, to to będzie 2 do kwadratu razy, razy i do kwadratu, czyli to będzie 4 razy minus 1, czyli minus 4. No podobnie, jakbym wziął minus 2i do kwadratu, to będzie minus 2 do kwadratu razy i do kwadratu, no to będzie znowu 4 razy minus 1, czyli minus 4. Czyli widzimy, że są dwa takie pierwiastki. Z minus 4, urojone pierwiastki zespolone. Dwie takie liczby, które podniesione do kwadratu dają minus 4. No i oczywiście tu wszystko jedno, którą z nich weźmiemy, bo tutaj tak bierzemy plus minus pierwiastek z delty, czyli tak naprawdę bierzemy oba te pierwiastki do tego, żeby obliczyć rozwiązania tego równania. No więc możemy zastosować ten wzór na pierwiastki równania kwadratowego, biorąc tutaj jako pierwiastek z delty wszystko jedno, którą z tych liczb, 2i czy minus 2i. No to napiszę teraz. Jak to, będzie, jak to będzie wychodziło w związku z tym? Czyli będziemy mieli tak, że x to się równa minus b to jest minus minus 6, czyli to będzie 6, plus minus 2i. No, widzimy, bierzemy plus 2i lub minus 2, i bierzemy obie te wersje. Podzielone przez 2a, czyli przez 4. No to tutaj mogę licznik i mianownik przez 2 skrócić, i będę miał, że to będzie 3. Plus minus i przez 2. Mogę napisać to też w takiej postaci, że to jest 3 drugie plus minus i podzielone przez 2. Czy jak ktoś woli, to może napisać to również w ten sposób, że to jest 3 drugie plus minus plus minus jedna druga razy i. Inaczej mówiąc, mamy dwa pierwiastki. Czyli że x równa się 3, może tak napiszę, plus i przez 2 lub mogę napisać słowem jak lub jak ktoś woli x równa się 3 minus i przez 2. Mamy takie dwa rozwiązania równania kwadratowego. No i to co teraz zrobię, to sprawdzę, że te liczby rzeczywiście są rozwiązani, rozwiązaniami tego równania kwadratowego. Po prostu wstawię do tego równania i obliczę. No to weźmy ten to pierwsze rozwiązanie. No i wstawiam to do tego równania, do lewej strony tego równania. Czyli będę miał tak, 2 razy 3 plus i przez 2 do kwadratu, odjąć 6 razy 3 plus i dzielone przez 2, dodać 5. No i teraz, jeżeli wyjdzie 0, to znaczy, że to rzeczywiście jest rozwiązanie. No i temu służy ten rachunek, żeby to sprawdzić, że to rzeczywiście jest rozwiązanie. To przy okazji, żeby poćwiczyć działania na liczbach zespolonych. No to liczymy. Czyli mamy tak, 2 razy i teraz tutaj mam 3 plus i do kwadratu. Czyli tak, w mianowniku mam 2 do kwadratu to jest 4, a w liczniku mam tak. 3 do kwadratu to jest 9, dodać podwojony iloczyn 2 razy 3 razy i to będzie 6i. I dodać i do kwadratu, a i do kwadratu to jest minus 1. Dobrze, może napiszę, że to jest dodać i kwadrat. Teraz pamiętamy, że i kwadrat to jest to samo co minus 1. No tutaj dalej mam minus 6 razy, razy to wyrażenie. Minus 6 i 2 to się skróci i tutaj zostanie mi 3, czyli mogę napisać, że to, się, że to będzie odjąć. 3 razy 3 to jest 9 i odjąć 3i dodać 5. Dobrze, no to przekształcamy to dalej. Może tutaj napiszę. Czyli mam tak, tutaj 2 i tutaj jest 4, no to też mogę skrócić. I tu mi zostanie po prostu 2. Czyli będę miał takie wyrażenie teraz. Tutaj mam w mianowniku 2, a w liczniku mi zostanie 9 plus i kwadrat, ale i kwadrat to jest minus 1, czyli 9 odjąć 1 to będzie 8. 8 dodać. 6i. No a tutaj co mi zostaje? Tutaj mam minus 9 plus 5 to jest minus 4 minus 3i. To ile to będzie dalej? Tutaj mogę znowu przez 2 podzielić licznik i mianownik. Wtedy mi się skróci. Zostanie mi 4 plus 3i. A tu mam odjąć 4, odjąć 3i. No i widzimy, że to się redukuje. To z tym, to z tym. I dostajemy 0. 0. A przypominam, że wstawiliśmy ten pierwiastek pierwszy do tego równania. No i rzeczywiście okazało się, że jak wstawimy tutaj za x to wyrażenie, to dostajemy 0, czyli to jest dobre rozwiązanie tego równania. No to teraz wstawmy to drugie. Obliczmy, że sprawdźmy, że to drugie również spełnia. Czyli teraz weźmiemy to rozwiązanie. Czyli będę miał 2 razy 3 minus i tym razem podzielone przez 2 do kwadratu, odjąć 6 razy 3 minus i przez 2, dodać 5. No i przekształcamy. Sprawdźmy, czy tym razem też wyjdzie 0. No dobrze, no tutaj mamy 2 razy i tutaj wykonam ten kwadrat, no to znowu mam 3 do kwadratu to jest 9, odjąć podwójny iloczyn, czyli 2 razy 3 razy i to będzie 6i i dodać i do kwadratu, a i do kwadratu to jest minus 1. A w mianowniku mam 2 do kwadratu, czyli 4. Tutaj znowu mi się 6 i 2 skróci i zostanie mi 3. Czyli napiszemy, że to jest odjąć 3 razy 3 to jest 9, i odjąć 3 razy minus i to będzie plus 3i. I na końcu jeszcze dodać 5, przepisuję, które tutaj było. No to się równa. Może to się mi zmieści jeszcze na tym ekranie? No i tutaj znowu to się skróci, tu zostanie 2, czyli będę miał w mianowniku 2, a w liczniku mam 9 odjąć 1 to jest 8, odjąć 6i, a tutaj mam minus 5 plus nie, tutaj mam minus 9 plus 5 to będzie minus 4 plus 3i. To się równa i teraz tutaj przez 2 mogę skrócić ten ułamek i zostanie mi 4, odjąć 3i. Odjąć 4 to przepisuję stąd, dodać 3i. No i widzimy, znowu tutaj to się zredukuje z tym, to się zredukuje z tym i dostajemy znowu 0. Czyli widzimy, że to drugie rozwiązanie x równe 3 minus i przez 2 też spełnia nasze równanie, bo też po powstawieniu Tutaj do tego równania za x tego wyrażenia dostaliśmy 0. Czyli widzimy, że ta metoda obliczenia delty i pierwiastków działa również wtedy, kiedy delta jest ujemna, tylko dostajemy wtedy pierwiastki zespolone. Dlatego, że kiedy delta jest ujemna, no to pierwiastek z delty jest urojony i jako rozwiązania dostajemy liczby zespolone, które spełniają to równanie kwadratowe.